Jest pełen ferwor gali KSW 81 w Tomaszowie Mazowieckim i właśnie to miasto wyłoniło lepszą z dziewczyn. Karolina Owczarz i Ada Krefty, jesteś nią ty, jesteś niepokonana, jest 5-0 i wczoraj mówiłaś mi na vlogu, będzie 5, u niej również zostanie, a u mnie tylko przybędzie. I jesteś osobą, która dotrzymuje słowa. Tak, staram się zawsze dotrzymać słowa, chociaż wiesz, w walce bywa różnie. Mhm. Ale wiesz, co jest najśmieszniejsze, że mi zawsze właśnie wychodziły te duszenia trójkątne. Jeździłam do Pirani, do Gdyni, do Silnorękiego, który zdobył złoto na DCC. Jest naprawdę kotem, ale tak naprawdę no to Rafał Urbański mnie tego nauczył. Silnoręki dał mi parę myczków, mówił, że to bardzo, bardzo dobrze wchodzi. I wiesz co, ja sobie tak to wizualizowałam, że ją poddam, naprawdę. Tak sobie to wizualizowałam, że ona będzie chciała mi wejść w nogi po jakimś moim ciosie, że nie będzie się chciała ze mną bić i że ją w ten sposób poddam. I naprawdę to jest sztuka podświadomości. Ludzie, naprawdę, jeżeli wierzycie w siebie, a nie tylko gadacie, tylko musicie też robić, bo wiara w siebie, to też musisz, no kurczę, to nie jest takie gadanie, a ja bym chciał. Mm-hmm. Z pozycji siedzącej nic się nie wydarzy, nie? Nikt mm-hmm. do was nie przyjdzie i tak dalej, musicie sami na to zapracować. I jeżeli odrobina szczęścia się wam uśmiechnie do was i tak dalej, będzie ciężko pracować, to dojdziecie do tego, no i ja jestem tego świetnym przykładem. Oczywiście siła umysłu, tu powiedziałabym, że nawet jest punktem wyjścia, a potem cała praca i wszystko mówi samo za siebie. Rozmawiałam już z tobą po twoich zwycięstwach nieraz, ale pierwszy raz widzę ciebie taką rozszczebioczoną, bo zawsze masz sobie coś do zarzucenia, ale tym razem chyba było idealnie. Tak, no idealnie, zawsze może być lepiej, ale no nie będę narzekać, cieszę się z tego. Pierwsza runda, poddanie. Każdy myślał, że nic nie potrafię w parterze i zawsze się śmiałam, że ja nic nie robię, tylko robię stójkę, że jeżdżę do Pirani robić stójkę i tak dalej. No bo, no nie wiem, brakowało mi chłodnej głowy, może wiesz, tam na armii i na poprzednim KSW miałam naprawdę, to była straszna kontuzja, jak nie widzieć na jedno oko w debiucie, kurde, stresujesz się. Dziękuję. Stresujesz się i tak dalej. Także nie byłam zadowolona, bo myślę, że no, nie pokazałam siebie. A tutaj no, pokazałam, że potrafię ten parter i coś nie coś potrafię. Ada, to był bardzo imponujący moment, gdzie obie znalazłyście się na dole, ale jeszcze nadal walczyłyście o pozycję i ty tak pięknie zapracowałaś barkiem i ramieniem, żeby przyszpilować, docisnąć Karolinę, bo to wymagało ogromnej atletyczności i bardzo wielkiej siły i tę walkę na tę siłę wygrałaś, a potem już dokończyłaś dzieła. Tak, bo wiesz, ja dużo trenuję, naprawdę dużo, bo ja na co dzień też pracuję normalnie, jak przeciętny Kowalski, 8-9 godzin. Ja pracuję, współprowadzę firmę z moim tatą, ale mój tata był mega przeciwnikiem mojej drogi sportowej. Ale mimo tego, że jest taki apodyktyczny i tak dalej, nie podobało mu się to, ale zaakceptował, że to jest moja droga. I na przykład miałam, wiesz, mogłam się spóźniać do pracy, że przed pracą mogłam jeździć na treningi i tak dalej. I kurczę, zgubiłam pytanie, o co pytałaś, jeszcze raz powtórz. Że jesteś tak bardzo z siebie zadowolona i rozłożyłam twoją technikę na czynniki pierwsze. Tak, właśnie, no i chodzi mi o to, tak, i właśnie, i że nie dosyć, że dużo trenuję, to dużo rozmawiam z moim trenerem i powiedział, Ada, wykorzystuj w końcu to, co jest twoim atutem. Moim atutem jest siła. Jest naprawdę siła, no bo jestem silną dziewczyną. No i pokazałam, że trzeba wykorzystywać swoje mocne strony, no i to był właśnie pokaz mojej mocnej strony. Moi drodzy, nie przedłużamy, a teraz wszystkie pokłady siły, które Ada ma, musisz wykorzystać na celebrację. Świętuj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Piątka.